Tak miało być, chcieliśmy wygrać za wszelką cenę, za 3 punkty. Może mecz nie był porywający, nie był ładny, ale takie mecze gra się trudno, zwłaszcza gdzieś tam w głowie. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować, a to nie jest łatwe. Także 3 punkty na pewno nas cieszą. 6. miejsce po 1. rundzie nas bardzo cieszy. Udział w Pucharze Polski jeszcze bardziej, także z podniesioną na pewno głową wchodzimy w kolejny etap. Myślę, że to jest zdecydowanie trudniejszy rywal aniżeli Bielsko-Biała i na ten mecz musimy się zupełnie inaczej przygotować. Grają zupełnie inną siatkówkę od Bielszczan i będzie to diametralnie inny mecz i na pewno dużo, dużo cięższy. Myślę, że nerwowy start, ale to było stosunkowo naturalne, bo przegraliśmy ostatnie 2 mecze, ten ostatni dość wyraźnie. Dzisiejszy mecz też decydował o tym, że zagramy w Pucharze Polski, więc myślę, że na początku troszkę sami siebie badaliśmy, ale cieszymy się, że weszliśmy na niezły poziom i zdobyliśmy 3 punkty. Myślę, że wywalczyliśmy to sobie na boisku i cieszymy się, że zagramy, że jesteśmy w 6. po 1. rundzie. Myślę, że za taką postawę Puchar Polski jest dla nas nagrodą. Cieszymy się z tego na pewno bardzo. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę musimy skupić się na codziennej pracy, bo liga jest ciężka, też widać, że te różnice punktowe nie są zbyt duże i tak naprawdę każdy mecz jest na noże. Więc na ten moment cieszymy się z tego, jak to wygląda na półmetku, ale wiemy, że cały czas musimy poprawiać swoją grę. Zasłużyliśmy tak naprawdę na to miejsce po całej rundzie i żeby zagrać w tym ćwierćfinale, bo graliśmy całą rundę naprawdę dobrze. Na pewno nas osobiście jako zawodników nie przyszliśmy ten ostatni mecz, mam nadzieję, że kibiców też nie. Co do naszej dyspozycji, taki mecz się zdarzył. Trudno było, minęło, fajnie, że wygrywamy dzisiaj, pokazaliśmy, że potrafimy grać, wróciliśmy na swój tor i tylko możemy się cieszyć, może coś się udaje więcej w Pucharze.